celem konkursu jest promocja rolników i firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na coraz bardziej konkurencyjnym rynku krajowym i rynku zagranicznym. Również celem konkursu jest także poszukiwanie i promowanie ludzi, którzy odnieśli sukces i są jednocześnie wzorem dla innych. Podlaskie rolnictwo zmienia się każdego roku. Obserwujemy w ciągu lat powiększanie powierzchni gospodarstw, stosowanie coraz to nowszych technologii, wzrost wydajności, ale w naszych gospodarstwach, na naszych polach coraz częściej jest obecna najnowsza, najbardziej zaawansowana technologicznie technika. Na ręce małżeństwa państwa Rymysiewiczów, bo wy tak zawsze we dwójkę, statuetkę od przedsiębiorców podlaskich, podziękować za to, co zrobiliście i chcę wam życzyć, żeby ta Agroliga trwała do końca świata i jeszcze jeden dzień. Naprawdę bądźcie tacy, jacy jesteście. Za chwilę przekonacie się państwo, jak różne pomysły na życie i pracę mają nasi uczestnicy. Zakład funkcjonuje od sierpnia ubiegłego roku. Wówczas to pasja pana Adama zmaterializowała się w postaci małej wytwórni sera. To serowarnia rzemieślnicza. Produkowane są tu sery według tradycyjnych metod z mleka krowiego. Tytuł Mistrza Agroligi 2019. Etap wojewódzki w kategorii firmy zdobywa Samasz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Trawiasta, Zabudów. Dziękuję bardzo jeszcze raz za docenienie naszych działań. Akurat tak się składa, że w tym roku mija 35 lat, od kiedy mój ojciec w Tarzu rozpoczął produkcję maszyn rolniczych. Na scenę zapraszamy mistrzów Agroligi 2019 etapu wojewódzkiego drugiej edycji w kategorii rolnicy. Ten tytuł trafia do państwa Agaty i Cezarego Kosińskich, zamieszkałych w miejscowości Chrołowice w powiecie siemiatyckim. Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca została wyróżniona i doceniona. Te liczne nagrody naprawdę sprawiły nam ogromną przyjemność. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Myślę, że je bardzo dobrze wykorzystamy.